Witam wszystkich serdecznie. Rzecz, od której zacznę, to chcę przypomnieć jedną tendencję, która działa dzisiaj na tyle powszechnie, że jej nie widzimy już. Jesteśmy społeczeństwem informacyjnym. Społeczeństwo informacyjne, czyli kontrast do społeczeństwa uprzemysłowionego. W społeczeństwie uprzemysłowionym były maszyny, były ciągniki, były samochody. Społeczeństwo informacyjne to informacja. Informacja jako dobro, informacja jako wartość. I w społeczeństwie informacyjnym dla tych informacji musimy umieć zrobić 3P. Przesłać, przetworzyć i przechować te informacje. A dzisiaj będzie głównie o przesyłaniu informacji. Internet of Things w praktyce. Ja nazywam się Hubert Michalak, pracuję w REG Global i opowiem trochę więcej niż parę słów o najnowszych metodach komunikacji. O tym, jak do prostych urządzeń dołączyliśmy internet i co nam to wszystko dało. Ale zanim o tych urządzeniach, zanim powiem w ogóle, co to jest ten Internet of Things, bo niektórzy być może jeszcze się nie spotkali z takim stwierdzeniem, być może niektórzy się spotkali, ale no, co to jest? To zacznę od bardzo prostej grafiki. Mamy nasz świat fizyczny. Świat, który nas otacza. Świat, w którym działa nasze pięć zmysłów. W którym widzimy, słyszymy, w którym ubiega czas. A z drugiej strony mamy tu naszą chmurę. Globalną sieć, internet. Mamy jedno teraz proste zadanie. Musimy te dwa światy połączyć. Jak to zrobić? Najprostsze rozwiązanie, jak zwykle, jest zbyt proste, żebyśmy o nim pomyśleli. Najprostszym interfejsem między tymi dwoma światami jest człowiek. Dlaczego? Wprowadziłem takie pojęcie, które nie istnieje nigdzie formalnie. Coś, co nazwałem internet ludzi, w kontraście do internetu rzeczy. Internet ludzi jest to taki system, który działa dzisiaj, który wszyscy z tego korzystają, ale w tym systemie człowiek musi wprowadzić informacje do internetu. Co to znaczy wprowadzić informacje? Znaczy napisać artykuł na klawiaturze, zrobić zdjęcie, nagrać film i umieścić to w internecie. Wszystkie treści, które umieściliśmy w internecie do czasu zdefiniowania internetu rzeczy, były wprowadzone przez człowieka. Taki interfejs, którym jest człowiek, ma dwie zasadnicze wady. Pierwsza, człowiek ma ograniczoną percepcję, jest powolny. Nie jesteśmy w stanie pisać na klawiaturze szybciej niż określona ilość znaków w ciągu minuty. Nie możemy zrobić więcej zdjęć niż pozwala nam aparat. Nie możemy nagrać więcej niż jedną godzinę filmu w ciągu godziny czasu. Pierwsze, jesteśmy powolni. Oraz drugie, może i nawet ważniejsze. Jesteśmy ułomni i omylni. Mniejszy problem, jeżeli wpisując jakiś artykuł, pomylimy dwie cyferki ze sobą, dwie literki, przejęzyczymy się. Generalnie to wszyscy zrozumieją, o co chodzi. Gorzej, jeżeli przepisujemy jakieś zestawienie analityczne i nie dopiszemy zera. Albo dopiszemy zero. Czyli mamy dwie wady. Człowiek jest tym pierwszym interfejsem, który do tej pory działa i będzie działać. Ale poszukajmy innego interfejsu. Jeżeli nie człowiek, a coś musi być interfejsem, a nie jest to człowiek, to może niech będzie to rzecz. I tak właśnie możemy zdefiniować Internet of Things i rzecz, która istnieje w tym pojęciu internet rzeczy. Ma być to obiekt, coś, co automatycznie, bez ingerencji człowieka wprowadza, czy łączy nasz świat fizyczny z internetem. Co jest ważne w internecie rzeczy, te rzeczy, o których będziemy mówić, muszą działać autonomicznie, bez potrzeby ingerencji człowieka. I teraz hasło, które powiem i które będę powtarzać w dzisiejszej prezentacji, co najmniej kilka razy.
po co nam te rzeczy? Po co nam ten cały system internetu rzeczy? Po to, żeby służyć ludziom, pomagać im rozwiązywać problemy, ułatwiać im życie, powodować, żeby życie było łatwe, łatwiejsze, przyjemniejsze, wygodniejsze, bezpieczniejsze. Trochę pół zdania kontekst odniesienia się do poprzedniej prezentacji. Była mowa, za 5 lat ma nie być tych pracowników. Człowiek odchodzi gdzieś w zaplecze, maszyna wychodzi na front. Trochę w tym jest prawdy, a trochę w Internet of Things jest przyjęta minimalnie inna filozofia. Okej, maszyna wypiera człowieka, ale to człowiek wybiera w którym miejscu. I te prace, które są monotonne, trudne, niebezpieczne, oddajmy tym naszym rzeczom z internetu rzeczy. A tam, gdzie człowiek jest wskazany, tam go zostawmy. Pokrótce budowa systemu, żebyśmy wiedzieli zgrubnie, o czym mówimy. Z lewej strony obrazka mamy tą naszą rzecz z internetu rzeczy. Najczęściej układ mikroprocesorowy, bo tak jest w chwili obecnej najprościej to zrealizować. Musi być wyposażony w jakiśkolwiek sensor, który reaguje z naszym światem rzeczywistym, bo musimy mieć tą interakcję. Po drodze mamy naszą chmurę, czyli nasz internet. Ten internet, który istnieje już kilkadziesiąt lat, ten, który jest już dawno sprawdzony, na który możemy bez problemu kupić switche, routery, firewalle, sprzęt jest już dawno znany i dostępny bez problemu od ręki w każdym niemalże sklepie. Mamy protokoły, które już też są dawno opracowane, sprawdzone, implementacje są wielokrotnie wykonane. Po co szukać czegoś nowego, skoro mamy już coś działającego? I ostatnia sprawa to jest jakaś baza danych, jakiś serwer, bo skoro są to jakieś dane, no gdzieś je musimy zachować. To jest budowa całego systemu Internet of Things. Co w tych trzech elementach jest charakterystyczne? Teraz wrócę do pierwszego mojego stwierdzenia. Jesteśmy społeczeństwem informacyjnym. Informacje musimy umieć przetwarzać, przesyłać i przechowywać. Następne coś, co może być trochę nie do końca na początku jasne. Ale też wracam do tego samego stwierdzenia. Jesteśmy społeczeństwem informacyjnym. Informacja to jest wiedza, to jest dobro, to jest dobro na poziomie posiadania kawałka złota. Ta nasza wiedza buduje się w piramidę wiedzy. Mając podstawowe informacje o czymś, możemy zbudować coraz większą ilość informacji, coraz większą wiedzę, a łącząc wiedzę z wielu różnych dziedzin, z wielu różnych historii, z wielu różnych płaszczyzn, możemy dojść do poziomu tworzenia mądrości. To są te mądrości na poziomie inteligencji naszej ludzkiej. My nieświadomie, codziennie łączymy całą naszą doświadczenie, całą naszą historię z wielu różnych dziedzin. I tak żyjemy na co dzień. To jest dla nas naturalne. Dla maszyn nie. Dlatego więc im więcej zbierzemy tych danych, tym więcej będziemy w stanie mieć tego naszego dobra w postaci wiedzy. Ale tytuł prezentacji był przede wszystkim w praktyce. Musiałem powiedzieć parę słów o teorii, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, o czym mówimy razem. Ale teraz zaczniemy o praktyce, bo to o tym chcę głównie opowiedzieć. Czy Internet of Things istnieje? Czy widzimy go na co dzień? A być może jest tylko w jakichś laboratoriach bliżej nieokreślonych, amerykańskich, japońskich? Internet of Things jest wszędzie. Każdą rzecz, którą możemy podłączyć do internetu, możemy określić, że jest to Internet of Things. Zacznę od zastosowania praktycznego najbardziej powszechnego. Tak powszechnego, że jak zwykle tego nie zauważymy. Kto nie ma smartfona teraz w kieszeni, niech podniesie rękę. Dobra, jest 5 osób. No, nie ma w kieszeni i nie ma również w ręku. Dobra. Może niejasno się określiłem, chodzi mi o tendencję. Jeżeli nawet jest to 5 osób, te wyjątkowe 5 osób potwierdza regułę. Smartfon jest urządzeniem Internet of Things. Jest rzeczą podłączoną do internetu, którą nam, ludziom, ma ułatwiać życie. Można wymienić również tablety, laptopy, wszystkie inne urządzenia z tak zwanej elektroniki konsumenckiej.
o tej dziedzinie nie będę mówić. Dlaczego? Bo każdy to ma na co dzień, widzi takie rzeczy na co dzień korzysta z tego wszystkiego. Będę mówić o rzeczach, których trochę mniej, przypuszczam, osób słyszało, zapewne jeszcze mniej osób ma, a rzeczy, które będą wyznaczać nam trendy na najbliższe lata. Pierwsze to jest e-call. Teraz zadam pytanie, czy ktoś słyszał hasło e-call? Oczywiście, ludzie z firmy to wiadomo. Tam jeszcze jedną osobę jakąś z tyłu widziałem. Słuchajcie, zacznę od drugiej strony. Mamy coś takiego jak emergency call, połączenie alarmowe. Widzimy wypadek, wyciągamy telefon, wybieramy 112, dzwonimy, mówimy. Halo, jest wypadek, dwa samochody się zderzyły na tej i na tej ulicy, trzy osoby są ranne. Przyjeżdża pomoc, ratuje te osoby, sprawa zamknięta. Problem jest tylko taki, że tutaj człowiek był interfejsem. To jest odniesienie do internetu ludzi. Człowiek nadal musiał być tym interfejsem. A do czego dążymy? Do tego, żeby interfejsem była rzecz, z tych internetu naszej rzeczy. I dlatego stworzyło coś takiego jak e-call. To jest branża automotive, czyli branża samochodowa. Mamy nasz samochód, który jest wyposażony właśnie w moduł e-call. Jeżeli ten nasz moduł wykryje zdarzenie niebezpieczne na drodze, krócej mówiąc wypadek, jeżeli nienaturalnie szybko samochód się zatrzymał, jeżeli samochód stoi na dachu, można to wykryć bez żadnego problemu, jeżeli strzeliły poduszki powietrzne, to wiemy, że coś się stało niedobrego. I teraz co robi ten moduł e-call w momencie, kiedy stwierdzi, że stało się coś niedobrego? Najczęściej sygnał GPS-u próbuje się zlokalizować, dowiedzieć, gdzie w tej chwili jest ten samochód, jaka jest lokalizacja. Z drugiej strony próbuje zebrać jak najwięcej informacji z tych, które sam może zebrać. Ile osób siedziało? Co się stało? Jaka jest temperatura na zewnątrz, wewnątrz? To są wszystko bardzo ważne informacje, razem zebrane w tak zwany pakiet MSD, czy Minimal Set of Data, jest wysyłany. I teraz uwaga, gdzie jest wysyłany? Do tego samego miejsca, do którego byśmy się dodzwonili, dzwonisz na 112. Oczywiście troszeczkę bardziej rozbudowanego. Czyli zbieramy informacje, przede wszystkim o lokalizacji, o tym, co się mogło stać, łączymy się najczęściej z wykorzystaniem sieci komórkowej do naszego centrum ratownictwa. Przekazujemy podstawowe informacje o wypadku, które mamy i zestawiamy później połączenie głosowe. Takie by było przy 112, ale operator, który z nami rozmawia, już coś wie. Już zna lokalizację, zna mniej więcej, co się stało. Czym się ten e-call różni od emergency call? W emergency call każdy musiał wyciągnąć telefon, zadzwonić na 112. Tutaj nasza rzecz, z internetu rzeczy, ta nasza Internet of Things wbudowana w samochód zrobiła to sama, bez ingerencji człowieka. Co nam to daje? Zwiększenie bezpieczeństwa. Z ciekawostek e-callowych będzie parę liczb i będzie jeszcze jedna data. Data bardzo ważna. Kwiecień 2018 roku. Od kwietnia 2018 roku każdy nowy samochód, który będzie sprzedawany w Unii Europejskiej, będzie musiał mieć moduł e-calla. Nie będzie to wyposażenie dodatkowe, będzie to wyposażenie obowiązkowe. Idąc jeszcze dalej, 2020 rok już padał wielokrotnie i w przypadku Internet of Things będzie wielokrotnie nadal padać. W 2020 roku planowane jest, iż samochodów z modułem e-call będzie mniej więcej 130 milionów. Więc nie mówimy tu o pojedynczych sztukach, nie mówimy o tysiącach, mówimy o setkach milionów urządzeń. I jeszcze trzecia liczba dotycząca e-calla. Bardzo ważna liczba. Ta liczba to jest 2500. 2500 ludzi zostanie uratowanych planowo dzięki modułowi e-calla rocznie. 2500 ludzi rocznie przeżyje wypadek tylko dlatego, że moduł odpowiednio szybko zareaguje i odpowiednio szybko wezwie pomoc. Chyba gra jest warta świeczki.
ale jak już mówiłem, miał być w praktyce, więc nie będę opowiadać o jakichś technologiach, pokażę. Przykładowy moduł e-calla, który już istnieje, bo oczywiście nie będzie produkowany na dzień przed, on już istnieje. Jest banalnie prosty, podłączamy antenę GPS-ową, podłączamy antenę GSM-ową, podłączamy zasilanie. Koniec. Jest, istnieje, a kwiecień 2018 będzie w każdym samochodzie. Było samochody, było e-call, troszeczkę powiązane, ale inne zastosowanie praktyczne internetu rzeczy. Telemedycyna, albo inaczej zwana Internet of Things w medycynie. No bo jeżeli, jak przypomnę, zgodnie z definicją, ten Internet of Things ma nam ludziom pomagać żyć łatwiej, bezpieczniej, wygodniej, to zastosujmy go do celów medycznych. Chciałbym przypomnieć, bo być może niektórzy nie wiedzą, w dzisiejszych czasach 30% ludzi umiera na choroby serca. Zawał, udar. 30% osób. A bez problemu serce jest akurat tym organem, który można bardzo łatwo monitorować. EKG, USG, holtery, bez problemu. Wiele jest metod badawczych. Dołóżmy do tego internet i w momentach, kiedy jest potrzebna szybka reakcja, nie czekajmy na przyjazd pogotowia. Niech moduł sam za nas wezwie. Oszczędzamy ludzi, oszczędzamy życie. O to nam przecież chodzi. Rzeczy z tego internetu, rzeczy mają nam ułatwiać życie, mają nam pomagać. One nie mają wyeliminować lekarzy. Oni mają przyspieszyć pomoc wtedy, kiedy jest ona potrzebna. I znowu, żeby nie było, że mówię o czymś, co istnieje albo nie istnieje, nie wiadomo. Następne przykładowe urządzenie. To jest specjalny obręcz, pasek, który się nakłada na rękę. Monitoruje kilka funkcji życiowych. Łączy się z internetem, przesyła dane do lekarza. Pozwala również w dłuższym czasie monitorować organizm człowieka. To wszystko istnieje. Na razie, jeśli chodzi o medycynę, się dopiero zaczyna. Ponieważ medycyna sama w sobie jest bardzo specyficzną branżą, gdzie wymagana jest bardzo duża ilość certyfikacji, badań, potwierdzeń. Więc to dopiero powstaje, ale będzie. Następne zastosowanie praktyczne, chyba takie najbardziej intuicyjne i takie najczęściej spotykane, oprócz tej tak zwanej elektroniki konsumenckiej, czyli wszystkich naszych smartfonów, tabletów, laptopów. Odczyty liczników, zdalne oczywiście, czy też szeroko pojęta monitorowanie infrastruktury. Bo to mogą być liczniki, a może być monitorowanie całej infrastruktury wodociągowej, energetycznej, gazowej, ciepłowniczej, każdej, którą można przetworzyć elektrycznie. Co mamy tutaj za charakterystyczną sprawę? Znowuż, nasze rzeczy, internet i bazy danych. Tutaj znowuż mogę rzucić parę interesujących liczb. Ta liczba to jest znowuż dotyczy roku 2020 i w tym wypadku liczniki prądu. Ile liczników prądu z odczytem zdalnym przez internet będzie w 2020 roku? 1 100 000 000. Ponad 1 000 000 000 liczników prądu będzie zdalnie, samodzielnie wysyłać swój odczyt. Kto z nas miał problem pod tytułem, wisi karteczka przed drzwiami, dzisiaj będą odczyty liczników między 10 a 12. Kto z nas między 10 a 12 nie jest w pracy? No ale inkasent też jest wtedy w pracy. To później musimy wyciągnąć telefon, wyciągnąć kartkę, jest napisane: nie zastałem nikogo w domu, proszę zadzwonić pod ten numer, podać stan licznika, albo wysłać SMS-a, albo zalogować się na centrum obsługi klienta, albo dowolną inną metodą. Znowuż wracamy do tego, człowiek musi być interfejsem. A w przypadku rzeczy, interfejsem jest rzecz. Zwalnia nas to ludzi z wielu uciążliwych obowiązków. I teraz znowuż, żeby nie było, że mówię o czymś, co nie istnieje, akurat liczniki są taką specyficzną branżą poza elektroniką konsumencką, która się pojawia coraz częściej w domach. Być może ktoś już ma zamontowane te liczniki ze zdalnym odczytem. Jest jedna, druga ręka co najmniej. Więc tam jeszcze z tyłu, okej. Więc coś się dzieje. Mówimy na razie o roku 2015, już końcówce. 2020 ponad 1 000 000.
To też są akurat liczniki prądu zebrane w jednym miejscu wspólnym w klatce schodowej. Każdy z nich zdalnie wysyła dane. Ale znowuż idąc dalej, następne praktyczne zastosowanie, bo pokazywałem trochę teorii szerokiej, z lewej strony, z prawej strony. Pokazałem kilka zastosowań praktycznych, no bo jakiś automotyw i e-call, jakieś odczyty liczników, jakaś telemedycyna. No ale no nie widać, nie słychać tego tak do końca. No nie mogę tego tu pokazać na przed państwem. Ale można zrobić również trochę prostsze urządzenia i je przynieść. To jest jedno z przykładowych modeli samochodu, który zrobiliśmy w firmie jako projekt wewnętrzny. Założenie było proste. Kilka osób chce się nauczyć różnych technologii. Ktoś chciał zrobić model, ktoś chciał się nauczyć programować w jednym języku, ktoś w innym, ktoś wykorzystać szablony programistyczne. Usiadły wszystkie osoby razem, stworzyły wymagania i zbudowały taki tutaj model samochodu. Między innymi jedno z wymagań brzmiało Internet of Things. Niech się skomunikuje przez internet. Wykorzystajmy to. I ten właśnie samochód razem z całym programem i z autorami jest tam z boku, stoi po mojej lewej, po waszej prawej. Stoi. Są na pewno koledzy, którzy mogą to pokazać, którzy uczestniczyli w pracach. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany zobaczyć praktyczne urządzenie, które naprawdę jest, działa, w tym wypadku samochód jeździ, świeci, wszystko z wykorzystaniem internetu. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, tam są koledzy, którzy to zrobili, mogą na pewno o wiele więcej opowiedzieć o tym modelu niż ja. Ja mogę właściwie podsumować w skrócie tylko tak. Troszeczkę czułem się zaniepokojony po moim poprzedniku, jak wsłuchałem jego wystąpienia, że ludzie odchodzą gdzieś w zapomnienie w tym wszystkim. Rozwija się technologia, mamy coraz więcej, coraz szybciej, no ale roboty będą nas obsługiwać, że ludzie gdzieś odchodzą na bok. Ja żyję w przeświadczeniu, że będzie inaczej, patrząc na Internet of Things i wszystkie pochodne technologiczne sprawy. Maszyny, czy też urządzenia będą nas wyręczać, to na pewno. Ale to jest już nasze zadanie, nas, ludzi, żeby wyręczały nas z czynności trudnych, niebezpiecznych, powtarzalnych, a te, które są typowo zatrzymane, zarezerwowane dla ludzi, żebyśmy my je sobie zachowali. I o tym pamiętajmy. Każdy, kto będzie kiedyś pracować w projektach dowolnych Internet of Things, będzie wykorzystywać te urządzenia, niech pamięta, te urządzenia nie mają nas, ludzi, sprowadzić do jakiegoś marginesu. One mają nam, ludziom, pomóc. Mają nas uzupełniać, a nie nas wypierać. Dzięki. Standardowo, czy ktoś z was ma jakieś pytanie? Do prowadzącego? Do prelegenta? Okej, dobra, to w takim razie, jak zadacie mi, to ja przekażę tutaj Hubertowi. Jakie największe biznesowe i technologiczne wyzwanie stoi teraz przed internetem rzeczy? Upowszechnienie. Upowszechnienie, uproszczenie technologiczne. Problemem większości urządzeń, szczególnie jakichś zdalnoodczytowych, to jest taka siatka czterech parametrów, jeżeli dobrze pamiętam, czterech parametrów. Zużycie energii, cena jednostkowa urządzenia, cena używania urządzenia w czasie i zasięg urządzenia. Jeżeli te cztery parametry zaczniemy optymalizować, uzyskamy jeszcze piąty parametr pod tytułem cenę. Kierunek, który musimy pójść, to wszystko razem obniżać. I to się dzieje. Kiedyś wszelkie moduły komunikacyjne, moduły procesorowe były bardzo drogie, były praktycznie niedostępne dla przeciętnego Kowalskiego. Dzisiaj możemy kupić procesory po 20 centów, 10 centów, najtańsze. Możemy programować darmowymi narzędziami, mamy pełno dokumentacji w internecie i to się rozwija i będzie się rozwijać jeszcze dalej. Więc chyba w tym kierunku musimy jeszcze dalej iść. Jak? Macie już jakieś pytania? Ja mam pytanie o bezpieczeństwo. Znamy ataki z żarówki, znamy ataki na lodówki, już są proof of concept, ataki na samochody, są jeszcze rozruszniki serca, są pompy infuzyjne. Jak z tym bezpieczeństwem? Dobre pytanie. Znaczy tak,
mam odpowiedź, którą sądzę, że w jakiś sposób wyczerpię ten temat. Tak, jest nowy system, jest pojęcie bezpieczeństwa. Tak jak mówił kolega, na pewno są rzeczy, które urządzenia typu Internet of Things, które nie są tak bardzo ryzykowne. Jeżeli mamy ekspres do kawy, czy mamy lodówkę, i nawet jeśli ktoś się tam włamie, no to po prostu zamówi nam 10 sztuk mięsa, a nie sztukę. Czyli 10 mlek, nieważne, cokolwiek. Może nam po prostu ekspres nie zrobić kawy, zamiast zrobić nam taką, jaką chcemy. To nie są wielkie problemy. Większe problemy są w przypadku samochodów, medycyny, ale chciałbym zwrócić tu uwagę na jedną rzecz. Zawsze, jeżeli stworzymy nowy system i damy sobie coś nowego do dyspozycji, zawsze z tym się będzie wiązać jakieś ryzyko. Musimy na pewno podnosić to bezpieczeństwo. I tutaj też był jeden artykuł, który czytałem jakiś czas temu, mówił, ale Internet of Things to przede wszystkim naruszenie bezpieczeństwa, a drugie naruszenie prywatności. Wysyłanie odczytów liczników to jest naruszenie prywatności. To jest też kwestia bezpieczeństwa. Podsumowanie artykułu było proste i z nim się praktycznie w pełni zgadzam. Internet of Things powstanie i będzie powstawać coraz więcej tych rzeczy, a fakty bezpieczeństwa, fakty naruszenia prywatności będą spowalniały ten proces, ale go nie zatrzymają. Ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Dobrze, to ja jeszcze zadam jeszcze jedno. A dlaczego dopiero teraz się rozwija Internet of Things? To teraz tak. Internet of Things oficjalnie zostało zdefiniowane w 1999 roku. Kevin Ashton to zresztą zrobił, pracował w jednej z firm. Dlaczego się tak szybko rozwija? W tej chwili mamy możliwości technologiczne. To jest ten nasz rozwój eksponencjalny, który się pojawił. To jest społeczeństwo informatyczne, o którym wspomniałem. Ono dopiero teraz dojrzewa. Dopiero teraz samo napędzamy się w tym naszym rozwoju i teraz jest to dopiero tak mocno widoczne. Ostatnia szansa, żeby zadać jeszcze jakieś pytanie. Jeśli nie macie, to brawa. Dziękujemy bardzo serdecznie.